Dzień minuty, Michał Kobosko. To będzie bardzo nerwowy i napięty tydzień w polskiej polityce. Na dzień dobry pójdzie kolejna próba odwołania, usunięcia Adama Bodnara z Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Bodnar miał zakończyć swoje urzędowanie już we wrześniu ubiegłego roku, ale od tego czasu parlament nie jest w stanie wybrać jego następcy. Także Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej już kilkakrotnie próbował zorganizować rozprawę, w czasie której Bodnar ma być usunięty z urzędu. Wiele wskazuje na to, że tym razem, za chyba dziewiątym razem, ta rozprawa dziś się odbędzie i Adam Bodnar zostanie usunięty z Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Także na tym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu PiS spróbuje przepchnąć swojego nominata na stanowisko rzecznika. To byłaby fatalna wiadomość dla Polski, fatalna wiadomość dla naszych praw podstawowych. Drugi temat tego tygodnia to możliwe głosowanie w Sejmie nad unijnym funduszem odbudowy. W czasie, kiedy pół Polski dyskutuje nad możliwym rozpadem tzw. Zjednoczonej Prawicy, który postępuje realnie z dnia na dzień, Jarosław Kaczyński może powiedzieć: sprawdzam, i postawić nagle unijny fundusz odbudowy właśnie pod głosowanie w tym tygodniu. W ten sposób próbowałby ustawić w trudnej sytuacji zarówno Zbigniewa Ziobrę, jak i część opozycji. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polsce należą się miliardy z unijnego funduszu odbudowy po pandemii. Ale też te miliardy z Unii Europejskiej nie mogą stać się po prostu funduszem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Na to nie można się zgodzić. To będzie bardzo trudny i napięty tydzień. Jego zwieńczenie może przynieść gwałtowny wzrost możliwości zorganizowania w Polsce przedterminowych wyborów parlamentarnych.